Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedrana 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Moi drodzy, przypominam tylko, że do 28 czerwca do godziny 22 można nabyć kurs Szachowy Ekspert. Jest to przepiękne dzieło, tak śmiało mogę stwierdzić, które uczy grać w szach, uczy dojść do poziomu mniej więcej kandydata na mistrza, może i wyżej, od około 1600-1800. I przede wszystkim tam są konkrety, tam jest 55 godzin materiału i 435 lekcji. Linki znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu przypiętym. Można się zapoznać z ofertą, zapraszamy serdecznie razem z Pawłem Kukułą, z którym ten kurs stworzyłem. Paweł jest również mistrzem krajowym, świetnym trenerem. W razie pytań, bardzo proszę, można pytać i nawet można zadzwonić, można napisać maila i wiadomo, kontakt jest z nami tutaj dosyć prosty. Moi drodzy, przejdę od razu do rzeczy. Gram tutaj Gambit Hetmański, Bogo Indian Defense. No, jak widać na załączonym obrazku, jest to podpisane, wariant Nimcowicza. Oczywiście tutaj białe sobie spokojnie rozwijają figury, za chwilę będzie roszada. Przeciwnik ranking 2222. Bardzo ładny ranking, same dwójeczki. Ok, jest posunięcie A5, trzeba zrobić roszadę. Posunięcie A5, no jest taki ruch oczywiście. Tu przeciwnik będzie chciał dojść do posunięcia E5. Zagramy skoczkiem, bo jeżeli on wybije, to wybijemy gońcem. O, od razu zostało to zagrane. Czyli tutaj będzie akcja w centrum. I teraz pytanie, bo teraz chyba tak w ogóle trzeba zagrać, żeby trzymać ten punkt, ale nie, bo on mi zbije i tu mi zagra. Trzeba chyba wybić w ogóle. Wybić albo odejść gońcem. Tylko E4 będzie nieprzyjemne. Jeszcze się tak zastanawiam, wybić i tutaj, żeby zagrać. Bicie. No nie, bo stracę figurę. Może w ogóle E4, bicie, on mi tu, ja tu, on tu, o tu. Jakaś taka inicjatywa może się pojawić. Pójdę na to chyba. Pójdę na to. Spróbujemy w ten sposób. Jeżeli przeciwnik zagra mi tak, to wtedy będę miał opcję przepchania pionka, co też będzie dla niego pewnie ok, ale ja nie będę miał też problemów tutaj w centrum w tym momencie. Przepraszam, tutaj mikrofon mi się schyla. Mam nadzieję, że tu już nie będzie to przeszkadzało. Speedrun 3.0, dużo cheaterów też miałem po drodze, sporo dostałem powiadomień z Chess.coma, że odkryli tutaj nieprawidłowości w grze moich przeciwników. Trudno, nie będę się tym mocno zajmował, gram od razu D5, tak jak wspomniałem. Tutaj ważne jest to, żeby trzymać skoczkę, żeby nie odbić pionkiem, ważne, żeby odbić gońcem, żeby nie zepsuć sobie struktury. Myślę, że H3 się przyda, bo jak wybiję, to wybiję hetmanem na F3 i będę trzymał pionkę E4 po skoczek, zawsze sobie wrócę tutaj. Ok, w tym momencie myślę, że też A3 zagramy. Bo jeżeli przeciwnik wybije, to wybije to gońcem, a taki ruch A4 może być zagrany. To jest nieprzyjemne posunięcie, ale myślę, że damy sobie z tym również radę. Dokładnie tak. Teraz jak zagram tutaj, to on mi skoczkiem, strategicznie to wygląda u niego dobrze. Teraz pytanie, czy tak mogę? Chyba mogę. Zagramy G4, spróbujemy zagrać troszeczkę ostro. Jest atak na pionka i teraz tak, no właśnie, w sumie czy to nie jest dobra pozycja czarnych? Może hetman E2. Aha, skoczek wleciał i tu mnie atakuje. Muszę grać skoczek na D2. Nieprzyjemny ruch. Ale z drugiej strony muszę trzymać pionka. To wygląda bardzo dziwnie i słabo, ale po H5 zagram sobie F3. Będę to wszystko trzymał. Hetman jest blisko króla. Oczywiście jak mi wybije tego gońca, to dla mnie dobrze, bo ten skoczek jest tutaj silną figurą. Więc jak najbardziej ok. Zagram sobie F3, wzmocnię tutaj opcję. Może zagram sobie tak i B4 spróbuję, on wybije w przelocie, coś tutaj podziałamy. Może odejdę na chwilę gońcem, żeby nie dać mu możliwości wybicia tego gońca. On też ma zamknięte figury, więc to jest pozycja o charakterze zamkniętym. Gram F3, wzmocnię pionka E4, a też mogłem zagrać w sumie tak, ale liczę na wybicie, więc jeszcze się z tym trochę wstrzymuję. On będzie na pewno próbował jakichś manewrów w postaci... O! Poszło zagranie... Tutaj poszło zagranie. Teraz się tak zastanawiam, czy tutaj, ale on przejdzie skoczkiem tędy. Zagramy goniec C2. Przytrzymam tego pionka, nie pozwolę też na B3 za bardzo wlecieć. No cóż, mogę powiedzieć o tej pozycji. Może przestawić wieżę na F2, skoczek F1, skoczek G3, skoczek E3, żeby na F5 się ustawić. Jest to plan. On tędy będzie szedł. No dobra, to wieża F2, od razu się zasłaniamy tutaj. Myślę, że plan hetman B6 nie jest trafiony. to chyba nie daje nic, według mnie. Goniec mocno trzyma E4, bo czasami jest tak, że jak sobie właśnie przestawię skoczka na E3, to ten pionek E4 może być czasem, znaczy figura może się poświęcić na polu E4. Może to być generalnie niebezpieczne, ale teraz mam gońca na C2, więc to mocno trzymam i po prostu tutaj zagram skoczkiem na E3. Może przejdę królem na G2, mam na to czas, mam na to predyspozycję, że tak powiem, do tego predyspozycję. H4 zagrać trzeba prawdopodobnie, można też przestawić pewnie wieżę z tej strony. A jak skoczek wlatuje tutaj, to bardzo proszę, to nie mogę pozwolić, żeby on tam wszedł, wymienię to po prostu. Tu się trzyma. Ok, czy zagrać tak i trzymać, czy zagrać tu i pozwolić mu na poświęcenia? Zagrać jednak chyba tutaj. Obawiam się nieco, że jednak ten pionek może być trzaśnięty, poświęcony, więc skoczek G3 wydaje mi się. Tu się trzyma dobrze, skoczek się przestawił. W ogóle może teraz tak, tak i wieża D1? Czy on tego pionka obroni? Nie obroni. Bijemy. Przy okazji tego pionka mi nie weźmie i gram wieża D1. Koncepcja gry się trochę zmienia. Jeszcze jest taka opcja, że po prostu ten goniec mi się może wydłużyć, jeżeli tego pionka D6 zdejmę, ale aha, bo on może zagrać tak, ale ja mogę zagrać hetman D2 i atakować tego pionka dalej. Czy ja biorę tutaj pionka na czysto? Zobaczcie, aha, moment, taki ruch jest. Tego nie zauważyłem, ale chwila, C5 jest przecież. C5 bicie i bicie. Ale mogę też zbić, on zbije, tu się broni, bo wieża F2 z hetmanem broni, mogę wziąć pionka, ale jednak wolę C5. Wolę C5 dlatego, żeby sobie tego gońca wydłużyć, to jest jedna kwestia. Dwa, że no on tam miałby wolne linie chyba, coś w tym stylu. A tutaj mam też opcję centrum, żeby mocniej iść. Ten goniec po prostu wróci sobie na to samo miejsce. Aha, tutaj zagrałeś, mój drogi przyjacielu. Teraz mam chyba taką ciekawą opcję, żeby tam wybić i zagrać goniec C7 i to zniszczyć. Z drugiej strony... Czy ja muszę się gdzieś śpieszyć, a mogę tak zagrać? Mogę i tu atakować, nie wpuścić skoczka na C4. Wieża C1, proszę bardzo. Wieża C1, gramy sobie w szachy dalej. Oczywiście może być posunięcie F6, więc może gońca w ogóle tędy przestawić, choć on na C3 stoi dobrze, ale wleci skoczek, więc może przez F4, E3 lepiej. Myślę, że tak. On oczywiście C4 może zagrać. No to jakaś wieża C3. Ja myślę, że mam tu kontrolę przede wszystkim na przeciwniku i to jest ważne. Jak H4 zagram, to on F6 i goniec pójdzie tędy, bo jakby się udało zagrać H5 i goniec tutaj, to lepiej trochę dla mnie, bo ten goniec nie grałby w ogóle. No ale zobaczymy, jak to się ułoży, moi drodzy. Jest wieża A5? Ale zaraz, no... Aha, chwila, wieża C3 nie mogę. No dobra. Dobra. Zastanawiam się, czy królem nie zagrać i tak, ale F6 cały czas trzeba na to zerkać, bo tak mniej więcej. Dobra, może pójdę tak. Pójdę tak, bo jak on zagra tu, to mnie zmusi do takiego zagrania. Dokładnie tak pójdę, on pójdzie wieżą tu. Zagram tak, on tu, ja wlecę skoczkiem. Będę groził jakimiś tam fajnymi opcjami. H5 i skoczek F5. Figury moje grają. Grożą jakieś fajne opcje wybicia pionka. Zagrał szybko, ale okej, mi się to jak najbardziej podoba. On tu, zobaczcie, jest ścieśniony strasznie. Może w ogóle tak. Wymienić hetmany. To może być dobry pomysł mimo wszystko. Spróbuję te hetmany wymienić. W sumie nawet nie musiałem. Może tak trzeba było, ale wieża D3. Chodzi o to, że jakbym tam hetmanem się dostał, poświęcił coś, no to tu już było bardzo groźnie. Ale wymiana hetmanów? Dlaczego nie? Wezmę pionka, tu. Tylko czy ten skoczek mi potem wyjdzie stąd? Tego właśnie nie wiem. Aha, skoczek tu wleci. Dobra, spróbuję w takim razie go związać. Wieża D2, wymusić C4. I teraz mam szacha, mogę tu, a potem wejść tu. No dobra, pionka trzeba jednego wziąć. Pionka trzeba wziąć. Nawet skoczek B4 mam fajne w sumie. Skoczek B4 i się rozwiąże z tym gońcem ekstra. Pionek więcej. Tu jest na związaniu gościu, on może mi zbić ewentualnie tu. Podchodzę królem, żeby mieć już opcję królem na E3, bo będę chciał zbić tu i zagrać królem na E3. Jest wygrana pozycja. Nie jest. Mógłbym zbić to wcześniej. Znaczy jest na pewno. Król E3. Po prostu teraz muszę uważać na taki ruch. Nie mogę zbić, bo skoczkiem zbiję, aczkolwiek... Dlaczego to jest takie złe? Zaraz zagram tutaj i tego skoczka będę chciał rąbnąć i wszystko się porozwiązuje. Jedno jest pewne, on ma gorzej, zdecydowanie gorzej. O, nawet grając w ten sposób to udowadnia. Tu zbijamy od razu. Poddał, moi drodzy, poddał. Oczywiście, że poddał. Wygrana pozycja. No wygrana, no bo jak zbije, no dwa pionki więcej. Koniec gry. Dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Nowa partia. Szukamy. Może jeszcze raz. Jest. 2338. Gramy czarnymi. D4 czy E4? Zobaczymy, co przeciwnik wymyśli. E4. Zagrajmy E5. Przepraszam, tutaj szybko tylko przestawię trochę kamerkę, bo trochę mnie... Skoczek E2? Ciekawe. Grajmy po ludzku. Skoczek F6. Dobra, skoczek C6. Co, F4? D3, F4, coś takiego. A, D4. No dobra, ale czy D6 nie mogę? Bo ja lubię sobie tak pokombinować, szczególnie, że skoczek na E2 wygląda tak dziwnie. Ale z drugiej strony nie, no goniec B4 zagramy, zwiążemy tutaj. Jak bicie, to bicie, a F4 tak, prowokacja, szybkie wyprowadzenie figury. Dobra, niech będzie tak, niech się wyjaśni sytuacja z tym związaniem. Bo jeżeli A3, to ja potem oczywiście wybiję tego skoczka, bo będę musiał. O, bardzo mi się już tutaj podoba, bardzo. Skoczek D4? Myślę, że trzeba tak zagrać. Mogę też tak przejść i tutaj, ale to może być mało energiczne. Zagramy tutaj. Jeżeli A3 bicie, on tu, ja tu, no te pionki, okej, ale to mogę tak przecież. Jak on mi tak, to ja tak. I super będzie. O, w ogóle według mnie mam bardzo dobrą grę. Bardzo dobrą grę. I to w ogóle bez żadnego wysiłku, zobacz. Nie wiem, co on z skoczkiem E2 chciał tym udowodnić, nie mam pojęcia. W ogóle jak on zagra G3, to może dostać fajnego mata na F3, ale jaja by były. No, z rozpędu może się pomylić, no bo sobie pomyśli, muszę wyprowadzić gońca z F1, ale jak to zrobić? No to gram G3, no to dostaję mata. No, oczywiście to się nie wydarzy. Bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że to się nie wydarzy, ale na przykład taki hetman F3, prowokacja do wybicia, no ale to już nie, to fanaberia, to już takie sztuczki ryzykowne, bo oczywiście, no, samo F3 poszło, szkoda, że nie mogę tutaj wybić, ale... Cały czas go tutaj trzymam, mogę tak spróbować zagrać. Nie no, zrobię roszadę szybko. Zrobię roszadę, żeby mieć z głowy tu wszystkie problemy rozwojowe. On się już tutaj zaczyna chyba mieszać. Skoczka mam świetnego, goniec jest świetny tutaj. Dobra, no tu muszę tak zagrać. Dobra, on tego gońca będzie chciał mi trzasnąć, to jest sprawa naturalna. No D6, muszę zagrać D6, uruchomić gońca, on może zbić tu. Ja wybijam, wieża jest otwarta, w końcówce zawsze mam lepiej. No i chyba muszę tutaj wybić teraz i grać sobie tę końcówkę. Tak patrzę teraz, czy jakoś tak nie mogę. No mogę zachować skoczka, ale... A w ogóle może tu trzasnąć? To jest ciekawe. Bicie, dwa pionki wezmę, tu atakuję. On skoczek G3 nie może, bo dostanie tu plombę, to trzeci pion będzie wzięty, to będzie wyglądać bardzo dobrze. A jak on wieża G1, ja wezmę tego... Wiecie co? Na potrzeby filmu trzeba ryzykować. Bijemy na F3. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Ja jestem rozwojowo już wszystko ogarnięty. Jestem ogarnięty rozwojowo w tym momencie. Dokładnie. Jeszcze się tak zastanawiam, czy jakoś tak nie zagrać. Ale nie, no bić na E4 trzeba kolejnego pionka. Trzy pionki za figurę i on ma króla w centrum. To musi być dobre. To intuicyjnie musi być dobre. Oczywiście trzeba uważać na jakieś takie typu ruchy hetman D2 i opcja bicia, więc będę musiał zejść królem na H8, nie na H7, bo czasami goniec na D3 wleci, ale mam też opcję szacha, on może się zasłonić, F5, właśnie, to są fajne rzeczy, właśnie to wykorzystam. Dam szacha, dlatego że on będzie chciał zrobić długą roszadę, nie zrobi długiej roszady i muszę chyba teraz wykorzystać te moje pionki w centrum. Tak patrzę, że muszę... Ha! Mogę jeszcze wziąć tego pionka, tylko pytanie, czy to nie będzie za dużo. Ale może nie. Bo jak tutaj wezmę... A, biorę. Bo i tak trzymam. Cztery pionki za figurę. To już jest bardzo dużo. To już jest nawet przewaga, trzeba powiedzieć to wprost. Skoczek Kiem nie może ruszyć, bo mam bicie wieżą. Oczywiście tu nie może zbić. No... Dobra, teraz mogę tak zagrać, przytrzymać go tu. On będzie musiał tak zagrać. Ok, goniec się nie może ruszyć. Mogę dać ładnego szacha, ale mogę też zagrać sobie na przykład tutaj. On zagra tak. Ja mogę dać szacha, on się zasłoni. Nawet mogę to wszystko chyba powymieniać, co jest ciekawe. Jak dam szacha, no to co? Zagram sobie tu wtedy? Dużo dobrych opcji jest. Ale może po prostu F5? Może F5. Trzymam tutaj, bo chodzi o to, żeby zagrać F4 i grozić na przykład widełkami, hetmana zasłonić, ograniczyć figury. Myślę, że to jest dobry deal. Wrócił, ok. No to wrócimy sobie hetmanem na H4. Grozi ruch na przykład F3. Ok, mogę chyba E4 podciągnąć pionka. Wydaje mi się, że to falangę pionów mogę zrobić. Zróbmy tak. Niech będzie ruch E4. Brakuje mi do szczęścia wyprowadzenia gońca, albo... Co, on podstawił hetmana? Można i tak. Słuchajcie, podstawił hetmana. 2300 podstawił hetmana. Zerknę tylko, czy w tej partii to poświęcenie było dobre. Zobaczcie, jak to łatwo poszło dzisiaj. Podstawił hetmana, ale to wynika z presji też, jaką tutaj dostał. No i to jest już dobra pozycja czarnych, tak jak mówiłem. To jest piękne. Tak, tak. Aha, zobaczcie, jeszcze miałem dobrą opcję. Teraz hetman H4, żeby tutaj zniszczyć. W każdym razie, dobrze to wszystko ładnie wyszło. Można było tak zagrać jednak dokładniej, ale myślę, że to, co zagrałem, to chciałem dostać taką pozycję. I skoczek F3, zobaczcie. Tak, jest skoczek F3, sugerowany przez silnik. I tak poszło. Hetman wziął pionka, dobra, hetman D2, hetman H4 szach. I wzięcie na H2, są problemy. F5 każe grać, Krzysztof zagrał F5. No czasem jest to wyczucie. Zobaczcie, już te pionki zaawansowane robią robotę. No co z tego, że one są 4 więcej, jak nie są zaawansowane? W tym momencie są. No i tutaj się już ładnie to wszystko zakończyło i hetman podstawka. No dobra, moi drodzy, dwie partyjki. Króciutko dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Przypominam o ekspercie. Macie wszystko w opisie filmu i komentarzu. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć.